Hejka, witam serdecznie w nowej serii Skilla nie kupisz, bo rzeczywiście skilla się nie da kupić, cokolwiek zrobicie. I jeśli uważacie, że macie jakąś fajną grę, w tej serii będziemy właśnie pokazywać wasze akcje, akcje widzów. Jeśli naprawdę uważacie, że gra zasługuje tego, ja zobaczę, jeśli mi się spodoba, to pokażę oczywiście w odcinku. A teraz szybki przegląd konta, zanim w ogóle jeszcze zaczniemy. Zawsze odwiedzam sklepik z samego rana o godzinie 9 i patrzę, co tam ciekawego się dzieje. No i mianowicie, i jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, zanim zapomnicie, zostawcie lajka, będę mega wam wdzięczny, bo to naprawdę pomaga. No i oczywiście oglądajcie odcinek, jeśli się wam podoba, a nie tylko szukajcie i przeskakujecie akcji. No i mieliśmy tutaj otwarcie, mamy tutaj kiełka i 46 monet, dużo nie oczekiwałem, ale co widzimy, jest jeszcze Star Power, co jest bardzo ważne. Star Power, bardzo dobry, ona w momencie, gdy potrzebuje, może od razu załadować sobie żądło, co jest mega dobrze, może praktycznie znieść jakiś cel z powierzchni ziemi. Bierzemy i do kiełka darmowe też bierzemy. No i właściwie teraz będziemy przeskakiwać na konto Krzycha. Witaj Krzychu, dzięki bardzo, że mi wysłałeś tą akcję. Powiem ci, że cała gra jest ok. Podoba mi się, widziałem lepsze, widziałem gorsze, ale twoja jest całkiem dobra, skillowa gierka. 800 puszek u Krzycha, także warto popatrzeć, jak się gra na 800. Mamy tutaj elementy kręcenia już i obracania, ale mega start, gdzie on naprawdę miał po prostu idealny start. Tutaj zaraz będziecie widzieli, bo przechodzi, już mógł tylko pozazdrościć, już jest od razu teamowanie i wiadomo, że to tak wygląda na takim poziomie. Ale teraz słuchajcie, jeśli wy chcecie wysłać do mnie taką akcję, to co trzeba zrobić? Przede wszystkim nagrywacie swój profil w jakichś urządzeniach, na przykład Game Screen Recorder, który ja nagrywam. Jeśli potrzebujecie jakąś podpowiedź, napiszcie tutaj w komentarzach, ja wam wszystko podpowiem i udzielę odpowiedzi, będę naprawdę zaglądał i czytał. Także zapraszam do tego, żeby nagrywać swoje mega akcje i je pokazywać. Ale są pewne zasady. Przede wszystkim musi to być dobra akcja. Nagrywacie swój profil, ile macie puszek postacią, którą będziecie grali i włączacie gierkę i gracie lub pokazujecie, jeśli była naprawdę mega, gierkę z replayu, czyli tą odtwarzaną, i wtedy nagrywacie do końca. I teraz bardzo ważne zasady. Przede wszystkim jedna zasada jest, mówi o tym, że jeśli skończycie filmik i skończycie to na pierwszym miejscu, otwieracie na końcu jednego boksa. Jeśli skończycie na drugim miejscu i też były jakieś fajne mega akcje, otwieracie dwa boksy. I to by było na tyle, jeśli chodzi o wysyłanie filmików. Krzychu tutaj dał naprawdę radę. Bardzo ładna akcja. Nie ma już tutaj co dużo opowiadać. Więc jeśli wy chcecie wysłać swoją akcję, przeczytajcie dokładnie to, co jest napisane tutaj w opisie i potem nagrywajcie i wysyłajcie do mnie swoje akcje. Brawo Krzychu oczywiście, i teraz zobaczymy, czy Krzychu dopełni obowiązku i wyśle i otworzy tego boksa. Nie wyśle i otworzy tego boksa. Mamy otworzenie boksa, być może trafimy jakąś fajną rzecz, aczkolwiek widzę, że Krzychu chyba wszystko ma, może ewentualnie jakieś gadżety czy star powery. No i dobra, a teraz ja zapraszam do swojej akcji, właściwie do swojej gierki. Zrobimy sobie taki dzień Broka. Brok jest bardzo dobrą postacią i na tej mapie szczególnie bardzo fajnie się nim gra. Możecie spróbować, naprawdę warto jest. Ja wam pokażę, w jaki ja sposób gram. Na pewno jedna rzecz jest bardzo ważna. Nie idziemy do środka. Brokiem już może od 600 pucharków nie warto iść do środka. Może na niższych pucharkach to działa. Od 600, 700, 750 lepiej do środka już nie iść. Aczkolwiek można mieć farta rzeczywiście, jak nikt nie idzie. Natomiast tutaj bierzecie 2-3 i już trzeba skilla. Tak jak tutaj ten Leon, troszkę męczący Leona, bardzo trzeba uważać. Leon też jest bardzo dobry na ten tryb, szczególnie jeśli nabije sobie na was ulti. Więc przede wszystkim co robicie? Nie pozwalacie Leonowi nabić sobie na was ulti, bo to jest po prostu zgubne. Potem on wie, gdzie jesteście, ma nabite i do was podchodzi, nieważne. Broka po prostu potrafi rozmieć w jedną sekundę. I tak wygląda. Tak wygląda to. Tutaj mamy rzeczywiście, jeszcze jest ta Bibi, która mogłaby mi stworzyć problem, bo ona ma też 3 power cubesy. Więc jest nieciekawie. Ulti na szczęście Brock ma genialne, odsłaniające strategiczne mapę całą, co jest bardzo, bardzo dobre oczywiście. No i tutaj mamy jeszcze Rosę, gadżet. Inaczej gdybym gadżetu nie użył, na pewno bym już tutaj. I jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Przede wszystkim, jeśli wysyłacie do mnie filmiki, upewnijcie się, że one są, w dobrej jakości. Muszą mieć przynajmniej 30 klatek na sekundę i najlepiej rozdzielczość Full HD albo odrobinkę większą. I jeszcze jedna sprawa. Jeśli pliki są większe niż 50 mega, pewnie będzie wam bardzo ciężko wysłać je na maila.
bo maile zazwyczaj mają ograniczenie albo do 25, albo do 50 lub coś wkoło tego. Więc możecie używać takie serwisy jak na przykład Dropbox albo OneDrive, jakiekolwiek inne, gdzie możecie wysłać na serwer jako na cloud, na chmurkę i do mnie wysyłacie tylko linka na maila z opisem, co się tam dzieje i te nagranie powinno mieć około 2 do 4 minut, jeśli wam się wyjdzie. A tu już jest końcóweczka mojej gierki, nie widziałem, gdzie jest ten neon, gdzieś stwarzał jeszcze dla mnie zagrożenie, na szczęście się pojawił, a ja na szczęście nie byłem koło tych krzaków, więc to jest jeden plusik. Natomiast zawsze musicie uważać, minimum uważania, jeśli to jest nie wchodzi do krzaków. On zrezygnował, widział ile mam power cubesów, końcówka troszkę zaskakująca, ale widzimy coś takiego nie jeden raz, zwłaszcza gdy się teamujemy z kimś. Jak się teamujemy, to ta słabsza osoba zazwyczaj ustępuje, idzie dalej. W każdym razie tu jest inny typ gry, widzicie mniej pucharków i już jest mniej tego teamowania niż u Krzycha. Tam u Krzycha już każdy był chętny do kręcenia się, tak to wygląda. No a teraz wam pokażę mega akcję Bartixa. Ta akcja, chciałbym wam o coś prosić, żebyście wy spróbowali powiedzieć po normalnym tempie tego filmiku, zastopujcie sobie film i napiszcie w komentarzach, co się stało. Jestem ciekaw, ilu z was tak naprawdę zobaczyło, bo ja się przyznam, nie zobaczyłem. Otwieram oczywiście skrzynkę, bo no, skrzynkę trzeba otworzyć po każdym. Wygrałem na pierwszym miejscu, więc otwieram tylko jedną. Natomiast akcja Bartixa jest mega. Ja wam zaraz ją pokażę w zwolnionym tempie. Ale spróbujcie zastopować i uczciwie powiedzieć, czy widzieliście, co się stało. Bo ja nie byłem w stanie zobaczyć. Uwaga, ale teraz wam pokażę w spowolnionym tempie dla tych, którzy już napisali, no chyba, że nie chciało wam się. Mamy tutaj Gina, który podchodzi do bramki i mamy El Primo. El Primo będzie zaraz używał swojego skoku, natomiast za nim biegnie jeszcze Mortis. I teraz zobaczcie, Bartix strzela tutaj piłkę, El Primo w tym momencie skacze, a Bartix przyciąga Mortisa, także on nie dotyka tej piłki. Masakrycznie dobra akcja, bardzo dobra akcja Bartix. No i to by było właściwie na tyle w tym odcinku. Jeśli macie więcej, mam dużo takich drobnych akcji, których nie mogłem pokazać z powodu słabej jakości, więc jeśli jesteście w stanie nagrać coś dobrej jakości, będę wdzięczny i będziemy tą serię kontynuować. W każdym razie dziękuję za oglądanie, do zobaczenia, trzymajcie się, pa!